seniorzy. Stawy. Imponujące swoimi gabarytami rasy są niezwykle piękne. Jednak wraz z wiekiem pojawia się u nich choroba zwyrodnieniowa stawów, zwana osteoartritis. Psy cierpiące na to schorzenie mają problemy z poruszaniem się, co wraz z upływem lat pogłębia się i wpływa na komfort życia czworonoga. W jaki sposób możemy pomóc swojemu pupilowi? Dysplazja i zwyrodnienia stawów. O co w tym chodzi? Dysplazja stawów, czyli rozluźnienie struktur stawowych, jest częstym problemem głównie u ras dużych i olbrzymich, u zwierząt szybko rosnących. Jeśli szczeniak z dysplazją nie zostanie prawidłowo zdiagnozowany, a dieta i ilość ruchu nie będą odpowiednio dopasowane, taka sytuacja może doprowadzić do powstania zwyrodnień stawowych. Co to takiego? Zwyrodnienia stawów to wolno postępujące zapalenie powierzchni stawów, które prowadzi do zaniku chrząstki stawowej, a co za tym idzie, do odsłonięcia kości. W takiej sytuacji pracujący staw powoduje tarcie kości o kość, co przyczynia się do powstania miejscowego stanu zapalnego i pojawienia się silnego bólu. Problem ten dotyczy przede wszystkim stawów biodrowych oraz łokciowych. Zwyrodnienie stawów występuje głównie u ras takich jak dalmatyńczyki, Siberian Husky, malamuty, owczarki niemieckie, labradory czy na przykład czarne teriery rosyjskie. Największe predyspozycje mają psy, u których stwierdzono dysplazję stawów, osteochondrozę, psy po przebytym urazie, na przykład po zerwaniu więzadła krzyżowego, a także te, które mają nadwagę. Zwyrodnienie stawów może pojawić się również u psów starszych bez względu na rasę. Według badań pies, który osiągnie 75% długości swojego życia, może wykazywać objawy zwyrodnień stawów. U ras dużych będzie to około 7 roku życia, u ras mniejszych około 12. Jak objawia się choroba zwyrodnieniowa stawów? Wczesne objawy, które sygnalizują początek choroby u psa, to problemy z podnoszeniem się i wstawaniem, trudności przy wskakiwaniu i zeskakiwaniu z kanapy, utykanie, niechęć do ruchu lub tak zwana sztywność stawów, pojawiająca się w szczególności po spoczynku. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, koniecznie udaj się z psem na konsultację ortopedyczną. Lekarz zbada czworonoga, zbierze najważniejsze informacje. Tak, spacja się ze mną zgadza i wykona badanie obrazowe, takie jak rentgen, rezonans czy tomograf, w zależności od potrzeby. Jeśli natomiast zauważasz u swojego psa ból podczas poruszania się, nadmierne lizanie kończyn czy bolących stawów, pozdzierane pazury, brak apetytu, wycofanie się, apatię lub wydłużony sen, mogą pojawić się też trudności z przyjęciem odpowiedniej pozycji podczas oddawania kału i moczu, to znaczy, że choroba zwyrodnieniowa jest już w pełni rozwinięta. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u ortopedy. Jak leczyć ostre objawy zwyrodnieniowe? Jeśli pies cierpi z powodu bólu, koniecznie jest podanie leków przeciwbólowych, które przyniosą ulgę zwierzęciu. Niezbędne są również środki przeciwzapalne, które bardzo często podaje się przez dłuższy czas, a niekiedy nawet do końca życia. Obecnie stosuje się z powodzeniem metody regeneracyjne podawane dostawowo. Oprócz leków istotna jest również dieta psa, która powinna zawierać odpowiednią ilość minerałów. Dobrym rozwiązaniem są także suplementy, które sprzyjają odbudowie chrząstki stawowej. Pamiętaj, że jeśli pies choruje na zwyrodnienia, powinien być szczupły, a nawet chudy, tak jak nasz dzisiejszy gość Spacja, aby dodatkowo nie obciążać stawów. Zapewnij swojemu pupilowi także spokojny i regularny ruch, najlepiej w wodzie. Idealnym rozwiązaniem jest na przykład pływanie w bieżni wodnej. Dodatkowo możesz również zastosować masaże, rezonans lub laser. Są to zabiegi wykonywane przez psich fizjoterapeutów. Podsumowanie. Choroba zwyrodnieniowa stawów dotyczy głównie dużych ras, ale może pojawić się również u psów starszych. Jeśli zamierzasz kupić szczeniaka z rasy narażonej na zwyrodnienie stawów, sprawdź rodowody jego rodziców. Możesz także wykonać psu badanie RTG. Jeśli zauważysz u psa pierwsze objawy zwyrodnienia, nie zwlekaj i udaj się z nim na konsultację ortopedyczną. Pamiętaj, że oprócz leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, ważna jest także odpowiednia waga i dieta psa oraz spokojny i regularny ruch. Tak, ja wiem, że ty nigdy nie jadłaś kiełbasy w życiu i musisz ją zjeść teraz. No czekaj, po prostu muszę trochę pogadać. Dasz mi trochę pogadać?